Witam was na kanale VCR Choice, na kanale, na którym będziemy otwierać Lorcanę oraz One Piece'a. W pierwszym naszym odcinku postanowiłem, że otworzymy mały zestaw z Lorcany, no i później zobaczymy, może za tydzień albo za dwa tygodnie otworzymy coś z One Piece'a. Jeśli ktoś mnie jeszcze nie kojarzy, to prowadzę kanał Poke VCR od 2 lat, gdzie notorycznie otwieram karty Pokémon. Chciałbym zaznaczyć, że jest to moja pierwsza przygoda z Lorcaną, więc za wszystkie błędy bardzo, ale to bardzo was serdecznie przepraszam. Jestem mega zestresowany dzisiejszym openingiem. Na samym początku otworzymy sobie właśnie taki gift set z promkami. Tutaj mamy Stitcha oraz Tinkerbell. Jest to zestaw Into the Inklands. I proszę państwa, jeszcze mamy 2 boosterki z Shimmering Skies i z Urshula Returns. I kurczę, jak ja powiem wam, że jestem nie dość, że jestem mega poddenerwowany, to jeszcze mega, jestem mega podekscytowany, więc tutaj mamy wszystko full pakiet. I jeśli wam odcinki będą się podobać, to koniecznie dajcie mi znać tutaj na dole w komentarzu. Lecimy z openingiem. Ja za ten zestaw zapłaciłem jakoś chyba 8 dyszek, tak? To jest mój pierwszy opening Lorcany, no i od razu już tutaj niszczymy. Na razie tło, no to jest to moje pokemonowe Poke VCR. Pewnie będziemy to zmieniać w przyszłości na VCR Choice. Tak, przepraszam wszystkich fanów Lorcany. Zostało tutaj to zniszczone. To całe pudło. Co tutaj to w ogóle jest? Nie wiem, jakieś... Nie wiem, co to jest. Możecie mi napisać w komentarzu. Ooo! Jak tutaj to jest zapakowane elegancko. Oj, kurczę. Dobra, a gdzie są... Gdzie jest najważniejsza rzecz? Najważniejsza rzecz, czyli boostery są tutaj. Oj, kurde, jak promki są spakowane. To jest ciekawe rozwiązanie. To, co to jest, nie mam pojęcia. To się powinno jakoś chyba... To jest chyba do gry z Lorcaną. No, nieważne. Okej. Mamy, proszę państwa, tutaj 4 boosterki w tym zestawie. Karty promo są ciekawe. Aha, to jest niby takie jumbo. Karty promo są ciekawie zapakowane. Kurczę, normalnie jakbym otwierał jakieś ciastko. Oj, i w tym momencie mamy naszą pierwszą kartę foil. Tak, jest to Tinkerbell i Stitch. Te karty, no ciekawe są, wam powiem, kurczę. Pierwszy raz w ogóle trzymam karcioszki z Lorcany. Oj, kurczę, kurczę. No, od razu musimy to zakoszulkować. Tak to się prezentuje, nasza pierwsza karcioszka. I tutaj mamy Stitcha. O, Stitch. Ale to jest ekscytujące, wam powiem. I tutaj są niby te karty Jumbo. W Pokémonach te karty Jumbo są większe. Są jakieś specjalne koszulki na te karty? Dajcie mi znać w komentarzu. A tutaj proszę bardzo. Tutaj mamy też Stitch Follow... Foil. I mamy Tinkerbell, też foil. Okej, to sobie odłożymy na bok. No i proszę państwa, mamy 4 boosterki właśnie z tego dodatku Into the Inklands. Także otwieramy. Przepraszam, chyba jeszcze źle wymawiam tą nazwę, to jest Into the Inklands. Dobra, jak one wyglądają ciekawie, tutaj się chyba najprawdopodobniej nie przekłada. Dobra, let's go. Lecimy z naszym pierwszym openingiem. O, dobra. Proszę państwa, co my tutaj mamy? Zazu, Lena, taką najdroższą kartą z tego dodatku jest Urshula. Tutaj mamy Magduck Manor, Minnie Mouse, Agrabah, jakiś sklepik. O kurczę, Simba, proszę państwa, Simba, Jolly Roger, The Queen, Pongo, o. To jest dla nas, bo my łykamy psy. O, tutaj mamy naszą pierwszą karcioszkę i tutaj co to jest z tyłu? Z tyłu to nie wiem, co to jest. To jest chyba do karcianki. To jest nasz pierwszy drop. To od razu będziemy sobie wkładać do koszulek. Okej. Zrobiłem sobie małą ściągę. To jest zwykły common. Tutaj mamy te znaczki. Dobra, lecimy z drugim boosterkiem. To jest mój pierwszy opening Lorcany. Tak, nigdy nie miałem okazji otwierać właśnie tej karcianki, więc mam nadzieję, że jako tako wam, kurczę, się to spodoba. Diablo, okej, okay. Pluto, babum, nie no, te karty są mega ciekawe, proszę państwa, mega ciekawe. Mister Snoops, Hydros, Kapitan Hook, o kurczę, widzowie, bajki się po prostu przypominają wszystkie. Uuu, tutaj też mamy foila, foil.
Oj, kurde, kolejny. Nie wiem, czy w każdym jest jakby... W każdym boosterku jest gwarantowany. Dobra, kolejny jakby dropik, tylko to też jest właśnie common. Dobra, trzeci boosterek. Kupiłem w ogóle te zestawy jakiś czas temu. Jeszcze mam boxa z pierwszego setu, czyli First Chapter, i jeszcze z tego drugiego mam Repair, Mickey Mouse, Bill Bones, Skippy, Puła. O, jaka świnka! Dobra, Mr. Smee i znowu właśnie tutaj są te karty w poziomie. Tutaj mamy rodzaj, tutaj jest rerka i mamy kolejny foil. Jest to tylko i wyłącznie common. Dobra, last pack magic. Let's go. Oj kurczę, dobra. I wiecie co, może po prostu ja te dwie karcioszki sobie wyciągnę, bo one chyba nie są nam potrzebne. Dobra, co tutaj jest? Let's go. Nazi, Air Foil, Mr. Snoops, Nala i zwykła karcioszka. I tu jest zwykła karcioszka. I na samym końcu, proszę Państwa, jest to Super Rare Little John jako foil. Dobra, teraz zabieramy się za te właśnie sliwy. Także tutaj mamy set Ursula Returns. Dawno nie otwierałem takich sliwów. Dobra, o jest. Jak tutaj się boosterek prezentuje? W ten sposób. No, wydaje mi się, że ten jest na pewno ładniejszy od tamtego dodatku. Dobra. I nie wiem, co tutaj jest w tej jakby... Dobra, tam jest chyba jakiś obrazek. Atlantyka, Jetsam, Megara, Yao, Daisy Duck i Beast, Bestia, Mr. Beast i Urszula, ale Urszula to jest legendarna karta. Okej, okay, czyli to można powiedzieć, że to jest drop i mamy również common jako foil. Wydaje mi się, że ta Urszula może być dropem. To nie jest, widzowie, foil. To jest zwykła karcioszka, ale uznajmy, że to jest jakiś drop, a tutaj mamy Magic Broom jako foil i na samym końcu mamy właśnie taki obrazek. Wydaje mi się, że pewnie w każdym boosterku są jakieś inne obrazki i później to się może łączyć w całość. A na samym końcu mamy dodatek Shimmering Skies. Tak, zrobiłem dzisiaj taką dość mocną mieszankę tutaj właśnie tej Lorcany. A co mi tam, kurczę, szkodzi? Dobra, let's go! Last Pack Magic na tym odcinku. Nie wiem, jak ten odcinek wyszedł, czy wam się po prostu spodoba, czy nie. Jestem ciekaw. Piszcie tutaj swoją opinię. The Knock, Ulf, Medal of Heroes, Robin Hood. Robin Hood to też jest chyba jakaś droższa karcioszka z tej Lorcany. Dobra, let's go. I... Mamy Food Fight jako kartę Uncommon Foil. Ja wiem, że kurczę, te pierwsze, jakby te najlepsze karty, to są Enchanted, ale tak czy siak, no, z każdego boosterka nam podropiło. Dużo właśnie poleciało tych commonów foil, no i jedna tutaj legendarna karta, ale po prostu zwykła, nie była jakaś tam, wiecie, nie była w foil. Także, moi drodzy widzowie, to był pierwszy odcinek z Lorcany. Nie wiem, jak to się przyjmie, jakie macie odczucia, jeśli ja otwieram Lorcanę, a nie Pokémony. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, ja dopiero do tego świata wchodzę powolutku, małymi kroczkami. Kto wie, może za jakiś czas otworzymy właśnie tego boxa z pierwszej edycji, ponieważ jest to bardzo drogi box. On na ten moment kosztuje 1000 zł. No i w sumie to bym go mógł otworzyć. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć!